Minęła godzina 12. Zapraszam na program Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Marcin Mazurek, wicedyrektor do spraw analiz makroekonomicznych w mBanku. Porozmawiamy o koniunkturze w polskiej gospodarce i jej perspektywach. Jakkolwiek temat może nie brzmieć zbyt ekscytująco, to staje się coraz ciekawszy. Tylko dzisiaj dostaliśmy z jednej strony dane z Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują, że polska gospodarka hamuje, a z drugiej strony ranking konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego pokazał, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem stabilności makroekonomicznej, pomimo pewnych napięć wewnętrznych. Część spośród tych zagadek postaramy się omówić i pokazać na wykresach, a część być może nawet rozwiązać. Zapraszam. Marcinie, dzisiaj, jak powiedziałem, GUS pokazał dane o produkcji przemysłowej budowlanej, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od wczorajszych danych z rynku pracy, ponieważ one chyba były jeszcze bardziej zaskakujące. Te dane pokazały, że we wrześniu drugi miesiąc z rzędu spadło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i taka sytuacja miała miejsce po raz pierwszy od połowy 2013 roku, a w samym wrześniu zatrudnienie ostatni raz spadło w 2012 roku i to był wtedy zwiastun dosyć solidnego spowolnienia gospodarczego. O czym teraz świadczy to hamowanie wzrostu zatrudnienia? Więc w końcu coś się dzieje, więc jesteśmy ukontentowani, że dzieje się coś więcej niż tylko prześciganie się w prognozach w górę. Więc faktycznie od lipca gospodarka w sektor przedsiębiorstw straciła 6 tysięcy pracowników. Na początku myśleliśmy, że to spowolnianie, bo to spowolnianie jest widoczne, jak popatrzymy na tą taką żółtą kreskę w stosunku na przykład do 2017 roku. Czyli czarnej kreski. Czyli czarnej kreski. Czyli widzimy, że te wzrosty zatrudnienia są słabsze niż były w ubiegłym roku. Mhm. I można nawet powiedzieć dla takich bardzo, bardzo spostrzegawczych obserwatorów, że te wzrosty się rozjeżdżają, czyli ten wzrost jest coraz bardziej słabszy. Osłabienie jest, powiedzmy, że coraz bardziej widoczne. Tak. Na początku wydawało się, że można to zrzucić łatwo na karb jakichś ograniczeń podażowych, no bo mieliśmy jakby współistnienie rekordów w liczbie ofert pracy, które zgłaszały firmy do urzędów pracy. No jednocześnie świetnego popytu, świetnej koniunktury. No i w pewnym momencie to zaczęło się psuć. No przyszły gorsze dane z PMI. Coraz więcej osób zaczęło mówić, że to faktycznie już jest na pewno górka koniunkturalna. Ta liczba ofert pracy też jakoś nie wygląda super, super fajnie. Tam były wzrosty po kilkanaście procent rocznie. Teraz jesteśmy znów na minusach. No i chyba wygląda na to, że do tych ograniczeń podażowych właściwie, no trzeba dodać tak zupełnie uczciwie, że zaczyna być problem po prostu z popytem w gospodarce. O tym chyba zdaje się świadczyć też to, poproszę wykres numer dwa, że jednocześnie temu coraz wolniejszemu wzrostowi zatrudnienia i spadkom w ujęciu miesięcznym zaczyna towarzyszyć coraz niższa dynamika płac. Zupełnie wbrew temu, co oczekiwaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. No tak, ewidentnie. No, dynamika płac zwalnia i to jakby na nią nie patrzeć. No, my patrzymy sobie zwykle na tak zwane miary momentum, czyli bierzemy sobie 3-miesięczne średnie, liczymy wzrost i później anualizujemy, w ten sposób uciekamy od efektów bazowych. I rzeczywiście widać, że ta dynamika płac spada. No, teorii, dlaczego dynamika płac może spadać przy dość rozgrzanym rynku pracy, było mnóstwo. No, może to być choćby z tym związane, że przedsiębiorcy widzą faktycznie, że nie masz czego łowić. Więc de facto nawet wyższa płaca nikogo już nie przyciąga, bo tam już nikogo nie ma, tam jest pusto. No, przedsiębiorcy już po prostu drapią dno beczki i tam po prostu już nic nie ma. Natomiast no, wygląda też na to, że właściwie zawsze tak było, że dynamika wynagrodzeń w pewnym sensie była też skorelowana z aktywnością gospodarczą. I chociażby przez liczbę nadgodzin przekładała się na... Ta korelacja się uwidaczniała. Mhm. No i tutaj ewidentnie mamy hamowanie. Prawdopodobnie jest to hamowanie, które zostało sprokurowane przez gospodarkę europejską, czy szerzej mówiąc gospodarkę globalną, bo póki co w popycie takim krajowym, wewnętrznym nie dzieje się nic, a wręcz można powiedzieć, że on jest na tyle silny, że on zaczyna powoli wyciekać nam za granicę. Jakbym mógł poprosić o wykres numer 5, tam widać bardzo, bardzo ciekawą tendencję. To jest saldo handlowe. To jest saldo handlowe. Saldo towarowe. Usługi mamy gdzie indziej. I widać tutaj bardzo wyraźnie, że po okresie długiej poprawy, która trwała od 2009 roku, w końcu też tutaj osiągnęliśmy jakąś górkę i bilans handlowy zaczyna być na minusie. No my to tłumaczymy sobie tym, że jest jakaś presja na wykorzystanie polskich czynników produkcji i część popytu na pewno wycieka za granicę. Czyli... A to jest popyt konsumpcyjny? Czy...
Nie tylko, nie musi być popyt konsumpcyjny. De facto no, inwestycje nie są jak dynamiki nie mają zerowej, mają dynamikę wyższą od zera poza przemysłem, więc po części może to być związane też z prywatnym popytem inwestycyjnym, po części, ale raczej tutaj lwia część to jest popyt konsumpcyjny. Jakie to ma konsekwencje dla dynamiki PKB? Jeśli rzucimy wykres czwarty, na którym ta dynamika PKB jest zobrazowana, to widzimy pewien magiczny czynnik, który powoduje korekty dynamiki PKB w pewnych okresach. Jest to eksport netto, to są te czerwone belki. Kreski, tak. One mogą być nad zerem albo poniżej zera. No poniżej zera, one zwykle się pojawiają poniżej zera w momencie, kiedy popyt wewnętrzny jest duży, czyli kiedy gospodarka nie jest w stanie wytworzyć tyle, co konsumenci i firmy chcą zakupić, własnym sumptem, to znaczy z wykorzystaniem krajowych czynników produkcji. No wtedy ta korekta eksportu netto jest ujemna. I to oznacza, że tak naprawdę ten strumień dochodów, który wypływa z Polski, przepływa za granicę. I produkt krajowy brutto jest tutaj miarą no, tak skonstruowaną, że no, siłą rzeczy on musi po prostu spadać, bo krajowe czynniki produkcji wytwarzają w coraz niższym tempie. No, to jest jakby, to rozumiem, to jest dowód na to, że to spowolnienie, które teraz widzimy i które się przejawia między innymi wolniejszym wzrostem płac, jest spowodowane osłabieniem w handlu zagranicznym, tak? W wynikach handlu zagranicznego. No, póki co wygląda na to, że to jest jedyny element. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę czynniki, o których mówiliśmy wcześniej, że rynek pracy już powiedzmy, że najlepsze ma za sobą, że dynamika wynagrodzeń lekko już przyhamowuje, no to z pewnym jakimś przełożeniem będzie miało też wpływ na popyt wewnętrzny w polskiej gospodarce. To może w 2019 roku. O trzeci wykres. O to chciałem spytać, w jakim stopniu to, co widzimy, czy będzie coraz wolniej będzie rosła liczba pracujących, a jednocześnie ich wynagrodzenia będą rosły wolniej. Jak to się może przełożyć na konsumpcję, która do tej pory była głównym motorem rozwoju? Cudów nie ma tutaj. Gdybyśmy mieli jeszcze wykres z korelacją konsumpcji i dynamiką funduszu płac, no bylibyśmy w domu. Natomiast jest to w miarę oczywiste, że te wielkości bardzo dobrze ze sobą, że tak powiem w żargonie, chodzą. To znaczy, że korelacja jest bardzo wysoka. No i tutaj, jak wspomniałem, cudów nie ma. W momencie, kiedy fundusz płac nam zwalnia, no to też automatycznie z jakimś tam opóźnieniem zacznie zwalniać konsumpcja. Oczywiście konsumenci przyzwyczajają się do jakiegoś poziomu swojej konsumpcji. No i w tym momencie cyklu, w momencie, kiedy nastroje są jeszcze bardzo dobre, kiedy fakt spowolnienia, zakładam, że on absolutnie jeszcze nie doszedł do przeciętnego pracownika, przeciętnego konsumenta. No ten konsument, nawet jeśli w takiej dużej masie on będzie otrzymywał wynagrodzenie, które rośnie wolniej, no to on będzie kompensował te deficyty zwróceniem się w kierunku kredytu konsumpcyjnego. No i to jest właśnie świetny okres na kredyt konsumpcyjny, bo ten kredyt konsumpcyjny faktycznie dość dynamicznie rośnie. No i to jest taka faza cyklu, w której konsumpcja jeszcze jest wysoka, bo ten kredyt konsumpcyjny rośnie. Natomiast później, jeśli ruszymy się już z tym funduszem płac, z dynamiką tego funduszu płac, bliżej takich poziomów normalnych, bliżej około 5%, można nawet poniżej, 10, tak? Ale na razie nie ma co wieszczyć takiego dużego spowolnienia, no wtedy konsumpcja no, nieuchronnie będzie musiała rosnąć nieco wolniej. I takie de facto są nasze prognozy, że no, to tempo konsumpcji bliskie 5% no, w 2019 roku się nie utrzyma. Natomiast biorąc pod uwagę wyniki historyczne, no to nie zrobi się z tego zero, tylko zrobi się z tego na przykład 4, a to jest wciąż całkiem bardzo dobrze. A powiedz mi proszę, jakie masz oczekiwania co do dynamiki płac? Bo czy jakby to, że ono teraz zwalnia w ostatnich miesiącach, to już jest początek jakiegoś trendu i nadal wzrost płac będzie hamował? Czy on się ustabilizuje wokół 7%, tak jak jakiś czas temu prognozował Narodowy Bank Polski, co wtedy było przedmiotem pokpiwań, zeszło dosyć powszechnych? To prawda, ta prognoza Narodowego Banku Polskiego była dość kontrowersyjna. No my oryginalnie też spodziewaliśmy się, że w tym roku może znaleźć się miesiąc, w którym zobaczymy dynamikę płac, która będzie dwucyfrowa. No, jak widać, tak się nie stało i jeśli patrzymy na rozpęd w wynagrodzeniach w kategoriach rocznych, no to też nic nie wskazuje na to, że taki miesiąc się wydarzy, więc prawdopodobnie jest to scenariusz, który już się nie zrealizuje. Nam się wydaje, że ta dynamika płac się po prostu ustabilizuje na niższych poziomach, natomiast fakt, że zatrudnienie już nie będzie rosło w okolicach 3% w przyszłym roku, tylko w okolicach no powiedzmy plus minus zero, no to będzie element, który no jednak całą dynamikę funduszu płac sprowadzi niżej. No i oczywiście to będzie miało negatywny wpływ na konsumpcję.
Drugim wątkiem, jednym przełożeniem tej sytuacji na rynku pracy, na gospodarkę jest oczywiście to, jaką wpłynie na konsumpcję. Druga ważna sprawa to, jaką wpłynie na inflację. I tu bym poprosił o wykres numer 6. Czy nawet jeśli tak będzie, że wzrost płac zacznie zwalniać, to czy to oznacza, że inflacja też zacznie hamować? I to jest tak zwany czarny sen Rady Polityki Pieniężnej. To znaczy od dłuższego czasu toczy się tam dyskusja, czy przypadkiem nie będą konieczne podwyżki stóp na spadkowej trajektorii gospodarki. No generalnie tak przeciętnemu użytkownikowi danych taki fakt nie mieści się w głowie. Natomiast pamiętajmy, że gospodarka, czy ona rośnie 5%, czy ona rośnie 4%, czy nawet 3,5%, no to w dalszym ciągu ta luka popytowa, czyli ten nadmiar popytu nad możliwościami produkcyjnymi, nad podażą, on cały czas jakby wzrasta, jakby ta nierównowaga cały czas się powiększa, co generuje presję inflacyjną. I to jest de facto fajny wykres, który pokazuje, że nawet jeśli dynamika płac teraz by zaczęła spowalniać, no to w dalszym ciągu jakby przestrzeń do wzrostu presji popytowej chociażby w usługach jest spora, bo widzimy, że czerwona kreska jest całkiem daleko od niebieskiej. A niebieska to jest dynamika płac z trzykwartalnym opóźnieniem, więc de facto to, co już tutaj widzimy na wykresie, to już się wydarzyło, więc tam powinniśmy celować. Oczywiście pewnym tutaj problemem na tym wykresie jest ostatnie zachowanie tej czerwonej kreski, to znaczy spadek dynamiki cen w usługach mimo wzrostu płac. Tak. Natomiast po części można wrzucić to na karb usług finansowych, gdybyśmy je tutaj dodali, bo to jest wyłączeniem, tak, to wyglądałoby to absolutnie dużo bardziej dramatycznie. Ten spadek inflacji. Spadek inflacji i HICP, czyli liczony według metodologii unijnej. Te usługi finansowe według metodologii unijnej są 10 razy ważniejsze niż według metodologii polskiej. To jest też taki wątek statystyczny, ale nie o tym będziemy mówić. Gdybyśmy pokazali też wykres kolejny, czyli siódmy bodajże, to tam widać, że de facto, tak jak w usługach, choć tutaj ta korelacja jest dużo mniejsza, z podobnym wyprzedzeniem funkcjonują płace w przemyśle i inflacja cen wyrobów przemysłowych. Tam też powinniśmy jeszcze na inflacji mieć wzrosty w przyszłym roku, nawet jeśli gospodarka będzie spowalniała. Czyli spadek inflacji we wrześniu do 1,9% z 2% w poprzednim miesiącu, to nie jest początek trendu. Znaczy, spodziewałbyś się, że inflacja będzie... Teraz mówimy teraz już o inflacji szerokiej, nie o bazowej, tylko o całej inflacji CPI. Czy ona będzie rosła, czy nie? Wydaje mi się, że do końca roku to można spodziewać się co najwyżej stabilizacji tej inflacji, tak w okolicach 1,8-1,9. Jeszcze niedawno dominowały prognozy, że ta inflacja spadnie w okolice 1,4-1,5. 1,1 nawet niektórzy mówili w czwartym kwartale. Tak. No ale to zawsze jest problem z inflacją, żeby dokładnie na dany miesiąc wskazać jej wartość, no bo tak naprawdę przy dużej wadze cen ropy naftowej, przy dość dynamicznych zmianach na tym rynku, no bardzo ciężko się to prognozuje. A teraz ceny ropy naftowej wysokie, co prawda na stacjach benzynowych przekłada się na razie to tylko na olej napędowy i gaz. Natomiast no, do siłą rzeczy no, z biegiem czasu jakby tą ścieżkę no, trzeba było wyrównać. My ją wyrównaliśmy i ta inflacja będzie, powiedzmy, że stabilna na końcu roku. Ale w przyszłym roku no, to już są ewidentnie wzrosty. I to są ewidentnie wzrosty całej inflacji. No, plus dodatkowo jeszcze rosnąca inflacja bazowa, czyli to taka, powiedzmy, miara najbardziej oczyszczona z tych takich jednorazowych efektów inflacyjnych. No, prezes Glapiński na ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wyraźnie sugerował, że on wzrostu inflacji z tytułu wzrostu cen ropy i wzrostu cen energii na przykład w firmach nie będzie traktował jako powodu do paniki, do zaostrzania polityki pieniężnej. Ale on też w ogóle zasugerował, że specjalnie, że inflacja na poziomie 2,5% to nie jest według niego powód, żeby podnosić stopy procentowe. Czy ty w związku z tym widzisz w ogóle taki scenariusz, żeby stopy procentowe mogły wzrosnąć w przewidywalnej przyszłości? Czyli nie tylko w przyszłym roku, ale jeszcze na przykład w 2020 roku. A więc tutaj ciekawe są dwa wątki. Przede wszystkim ten wątek celu inflacyjnego. Jakbym mógł poprosić wykres 10, byśmy sobie mogli popatrzeć nawet troszeczkę na to pod innym kątem. Dużo głosów się pojawiło, że prezes Glapiński tak naprawdę odszedł od celu inflacyjnego i tak naprawdę zaczął celować przedział. Natomiast ta Rada Polityki Pieniężnej od samego początku zachowywała się tak, jakby celowała w przedział, a nie w konkretną liczbę. No i jakby oceniając ex post, no
okazało się to bardzo, bardzo trafne chociażby. Ta rada, czy w ogóle wszystkie rady od początku istnienia rad? Niektóre rady bym powiedział, że były troszeczkę bardziej jastrzębie i były gotowe reagować szybciej na wychylenia inflacji i minus i być bardziej zblokowane w dół. Natomiast tutaj wygląda na to, że spokojnie przetrwaliśmy ten okres ujemnego wzrostu cen, bo to w sumie nie była klasyczna deflacja. Tak. Przetrwaliśmy o niskich stopach, potem inflacja wzrosła, wróciła do normy. Natomiast co jest bardzo ciekawe na tym wykresie, ten wykres pokazuje jak przełożenie tak naprawdę ankietowych badań konsumentów. To jest tak naprawdę odsetki odpowiedzi z badań ankietowych, które publikuje GUS i także Narodowy Bank Polski. I to nie jest przekładane na inflację. Kiedyś Narodowy Bank Polski przekładał to na inflację, potem w okresie deflacji to przełożenie się popsuło, więc Narodowy Bank Polski zrezygnował z tego ćwiczenia. My próbowaliśmy je powtórzyć, co prawda w dość prostej formie, ale wniosek jest bardzo, bardzo fajny, bo gdy popatrzymy sobie na niebieską linię, która pokazuje faktyczne oczekiwania inflacyjne i czerwoną linię, to zobaczymy, że w 2016 roku one się tak naprawdę rozbiegły. Oczekiwania inflacyjne mimo dość wysokiej inflacji, wysokiej, 2%. Tak. Wysokiej względem ujemnej inflacji powiedzmy, ale 2% to wciąż jest poniżej celu NBP. Czyli mamy tą rozbieżność, no i to oznacza, że oczekiwania, one są bardzo niskie, oczekiwania inflacyjne. One tak naprawdę nie sięgają wciąż celu inflacyjnego, więc to, że prezes Glapiński mówi, że dopuści odchylenia w górę, no to oznacza, że tak naprawdę on będzie powodował to, że te oczekiwania inflacyjne w końcu może się ustabilizują i będą usytuowane bliżej celu inflacyjnego. A więc to jest polityka pieniężna, którą nawet książkowo można by uznać za politykę, która jest optymalna. To przywracanie oczekiwań inflacyjnych do tego, co jest celem inflacyjnym banku centralnego. To jest fajny pomysł, żeby te oczekiwania potem zakotwiczyć i żeby cel inflacyjny spełniał swoją funkcję jako właśnie takiej kotwicy dla oczekiwań inflacyjnych. Ale wracając do drugiej części pytania, kiedy RPP podwyższy stopy? Więc my oficjalną prognozę mamy, że to będzie w czwartym kwartale 2019 roku. Wiele banków poprzesuwało się trochę na początek 2020 roku. Natomiast my wciąż powtarzamy, że jeśli Rada ma podwyższyć, to podwyższy w tym czwartym kwartale. Natomiast jak procesy gospodarcze się tak poukładają, że inflacja bazowa nie będzie szybko rosła, no to pewnie tych podwyżek stóp w ogóle nie będzie. To nie będzie tak, że będziemy je przesuwali w nieskończoność, tylko po prostu tych podwyżek nie będzie. Ten wykres, tak na marginesie mówiąc, ma parę ciekawych wątków otwiera. Jak to na przykład się dzieje, że oczekiwania inflacyjne konsumentów są na poziomie poniżej 1%, a z drugiej strony wszyscy cały czas mówią, że wszystko drożeje i że GUS coś manipuluje danymi, że inflacja jest wyższa. To jest zupełnie niesamowite. W ogóle to nie współgra z tym, co jakby się słyszy od przeciętnego człowieka na ulicy na temat inflacji. A z drugiej strony, teraz i to jest wątek chyba ciekawy, prognostyczny, co w związku z takimi oczekiwaniami inflacyjnymi, co się stanie, kiedy inflacja będzie na poziomie 2,5%? To znaczy, jak to wpłynie na zachowanie konsumentów? Mogę sobie wyobrazić, że skoro wszyscy są nastawieni, że inflacja będzie niska, a ona nagle jest normalna, no to jakoś może źle rzutować na przykład na skłonność do wydatków. Naturalną konsekwencją jakby wyższej inflacji, bo przywróćmy trochę historii, że kiedyś jak Narodowy Bank Polski liczył te oczekiwania inflacyjne, to one były bardzo adaptacyjne. To znaczy podczas ankiety mówiono konsumentom, jaka jest bieżąca inflacja i oni mieli powiedzieć, czy ta inflacja będzie wyższa czy niższa od tej bieżącej w przyszłym miesiącu. No i generalnie ta metodyka badania powodowała, że te oczekiwania były stricte adaptacyjne, czyli one tak naprawdę śledziły bieżącą inflację. I mi się wydaje, że w dalszym ciągu te oczekiwania są dość adaptacyjne w Polsce, co de facto widać, tak? Bo korelacja jest spora, mimo tego, że różnimy się teraz poziomami. I takie rozbieżności też się zdarzały w historii, natomiast w jakimś takim średnim terminie, w takiej perspektywie cyklu gospodarczego, no te oczekiwania inflacyjne, one w końcu zjeżdżają do bieżącej inflacji, a więc w momencie, kiedy Rada celuje w bieżącą inflację, no też dba o to, żeby te oczekiwania się sensownie zakotwiczały. Ja poproszę jeszcze o wykres numer 4 i rozpoczniemy ostatni wątek, wychodząc z dzisiejszych danych. Tutaj widać, że na trzeci kwartał do tej pory szacowaliście, że wzrost gospodarczy zwolni do 4,8%. Jak dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej i o produkcji budowlanej wpływają na te wasze szacunki i na perspektywy, na prognozy na kolejne kwartały? Tu możemy pokazać wykres numer 11. To najpierw skupmy się na tym może wykresie 11. Znowu tutaj mamy wykres, który
być może nie jest wykresem jakoś wspaniałym w odbiorze, więc może przerzućmy kolejny wykres z 12. Produkcji przemysłowej, to jest chyba wykres 12. On jest taki bardziej przyjazny, jeśli chodzi o formę prezentacji graficzną. On tak naprawdę pokazuje średnie uśrednione tempo roczne produkcji przemysłowej, już absolutnie po odsezonowaniu. I tu widać ewidentnie, że ta produkcja, ona po prostu zwalnia. My osiągnęliśmy tutaj górkę i ta produkcja budowlano-montażowa zwalnia. Gdyby posiłkować się danymi miękkimi, czyli tymi danymi o koniunkturze, no to należałoby stwierdzić, że ta produkcja spowolni znacząco jeszcze w przyszłych miesiącach, bo i ten PMI też bardzo, bardzo nam się obniżył. Ale wróżąc z tego, co już zostało opublikowane na trzeci kwartał, my przesunęliśmy się z prognozą z 4,8 na 4,6%. No i pewnie przedłużając ten trend, no bo zwykle jak produkcja zawraca, no to raczej to jest już kontynuowane, no to przedłużając ten trend, to prawdopodobnie trzeba będzie odjąć jakieś 0,3 punkta procentowego jeszcze w czwartym kwartale. Mhm. Natomiast licząc 5% wzrost na początku roku, no i zbliżone do 4,5 średnie w drugiej połowie roku, no to wciąż lądujemy na solidne 4,7-4,8, więc to jest tempo wzrostu, które jest godne pozazdroszczeniem. A 2019 rok to już będzie poniżej 4%, czy nie? No to jest teraz fajny zakład, bo konsensus rynkowy jest w okolicach chyba 3,6 czy 3,7. No i tutaj sytuacja jest rozwojowa, bo z jednej strony mamy ten bardzo silny popyt wewnętrzny, z drugiej strony mamy inwestycje, także te infrastrukturalne, co do których słyszymy, że jest coraz więcej problemów, jeśli chodzi o faktyczną realizację kontraktów, szczególnie tych realizowanych łącznie z pieniędzmi z Unii Europejskiej. No i sytuacja, bym powiedział, jest bardzo rozwojowa, przyglądamy się teraz temu naprawdę bardzo intensywnie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ja przypominam, że naszym gościem był Marcin Mazurek, wicedyrektor do spraw analiz makroekonomicznych w mBanku.